Przyjechałam do Tomaszowa na kolejne zgrupowanie i ono jeszcze musi mi dać tą formę, która pozwoli mi walczyć jeszcze o Mistrzostwa Świata. Nic nie zastąpi nam treningu na lodzie. On sprawia, że jesteśmy coraz silniejsi, szybsi, więc trenuję dwa razy dziennie, mało przerwy na odpoczynek, więc ta regeneracja jest krótka, więc muszę o niej pamiętać. Jeśli wracam już po południowym treningu do pokoju, staram się odpoczywać jak najbardziej mogę. Celem na ten sezon są Mistrzostwa Świata, do których się szykujemy. A to, co się stało w ciągu tego sezonu, to był dodatek, który po prostu wzmacnia mnie jako zawodnika i pozycję lidera Pucharu Świata. Bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić wszystkich mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego.